Pewnie nie wiecie, że w Poznaniu od 2006 co roku odbywa się największy w Europie konkurs rzeźbienia w lodzie. Znaczy, no w zeszłym roku się akurat nie odbył, bo sami rozumiecie. Ale za to na pocieszenie w świecie inteligentnych zegarków od 2014 regularnie, bez przerwy właściwie trwa ogromny konkurs rzeźbienia w kupie. Z jednej strony, jak chcecie mieć na smartwatchu pełną obsługę powiadomień, czyli na przykład odpisywać emotkami, jak chcecie dyktować głosową wiadomości na fejsie, gadać sobie z asystentem Google'a albo płacić zbliżeniowo, czyli no generalnie robić rzeczy, do których Pan Bóg smartwatche stworzył, to wypadałoby kupić zegarek z Wear OS, czyli takim zegarkowym odpowiednikiem Androida od samego Google'a. Z drugiej strony, na liście priorytetów Google'a opieka nad tym Wear OS jest pewnie gdzieś pomiędzy wyprowadzeniem na spacer psa sąsiadów i wymianą mopów w kanciapce w biurze. Wear OS od zawsze działał za molasto, a zegarki na jednym ładowaniu wytrzymywały tyle, że jeżeli bylibyście na przykład hodowcami jętek, to do mierzenia długości ich życia by się nie nadawało za bardzo. Chociaż z drugiej strony jętki potrzebowały milionów lat ewolucji, żeby wytrzymywać dobę, więc chyba no, 1-0 dla Google'a. A jak Wam jeszcze mało dowodów na wspaniałość Wear OS, to mogę dodać, że ostatnio Apple Watch dostał oficjalną aplikację YouTube Music, a pod swój własny system Google jej nie zrobiło, bo im się nie chciało. Tak więc jeżeli mielibyście takie marzenie, żeby sobie zgrać jakieś MP3 do pamięci zegarka, żeby, nie wiem, wyjść na trening bez telefonu czy coś, no taka fanaberia, to owszem, da się, tylko do tego celu musicie użyć ze 2 albo 3 nieoficjalnych aplikacji, które nie były aktualizowane od 5 lat i ogólnie no czujecie się jak hackerman. Na pewno nie jak ktoś, kto kupił sobie nowy zegarek za ciężkie pieniądze. Inne duże firmy mają do rozwiązywania problemów na Wear OS podejście godne austriackich malarzy akwarelistów, bo na przykład jak testowałem mój poprzedni zegarek, czyli jakoś w październiku, to Messenger od Facebooka kiepsko działał i czasem się nie włączał. No to miło mi donieść, że teraz już ten problem nie występuje, bo Facebook wypierdzielił Messengera ze sklepu z aplikacjami. Messenger? Jaki Messenger? Ja nic nie słyszałem. Znaczy, żeby nie było, oczywiście da się czytać wiadomości z Face'a i nawet odpisywać na nie, tylko że jak była apka, to dało się też przeglądać całe rozmowy i wyświetlać na ekranie zegarka te wszystkie śmieszne gify, no a teraz to już wiadomo, że bez tego to używanie Facebooka zupełnie nie ma sensu. W każdym razie producenci smartwatchów, jak chcą zrobić taki zegarek do pogadania, do popłacenia, do tego, żeby Wam asystent Google'a humor poprawił. Jak się nazywa lekarz, który leczy pandy, pan doktor? Zabij mnie. No, tacy producenci nie bardzo mają alternatywy, więc po prostu robią co mogą na tych fundamentach skupy, żeby jakoś zaszpachlować wszystko, co jest złe w systemie Google'a i dobrze użyć tego, co jest dobre. Trochę o tym mówiłem w recenzji Oppo Watcha, który do tej pory zrobił najładniejszą rzeźbę i to taką, że prawie nie było zapachu czuć. Ale teraz jednak stwierdzam, że szczególnie jeżeli chcecie zegarek, który wygląda jak zegarek, a nie jak zegarek, jestem fanem firmy Apple, ale mam telefon z Androidem zegarek, to TicWatch 3 Pro GPS będzie troszkę lepszy. Bo przede wszystkim bardzo fajnie sobie w nim poradzi z największą bolączką zegarków z Wear OS, czyli tym, że jak ze 3 razy podświetlicie ekran, żeby zobaczyć, czy jeszcze działa, czy się już rozładował, no to właśnie mniej więcej wtedy się już rozładuje. Bo uwaga, uwaga, TicWatch ma 2 ekran. Taki zwykły, oldschoolowy, prościutki LCD, na którym godzinę, datę, liczbę kroków, a jak biegacie, to też czas treningu albo puls, widzicie bez przerwy. I w dzień spokojnie widać na nim wszystko bez podświetlenia, ale osobne podświetlenie, jak coś, też ma. Ogólnie to jest trochę coś takiego jak na retro zegarku Casio, który dostałem na ostatnie święta. Dziękuję swoją drogą, to był wspaniały prezent i w sumie to wolę takiego Casio niż to, no ale bo mamy tutaj kanał technologiczny. Może troszkę szkoda, że te cyferki nie są bardziej kontrastowe z tłem, no ale pewnie inaczej się nie dało, bo pod spodem siedzi naprawdę zajebisty AMOLED, bardzo szczegółowy i ogólnie jeden z najlepszych ekranów, jaki widziałem w zegarkach w życiu. I jeżeli Wy na przykład lubicie sobie ładować zegarek codziennie, bo jesteście dziwni, to też nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście ustawili sobie taką zwykłą AMOLEDową tarczę, widoczną na tym ekranie przez cały czas. Ale ogarnijcie w ogóle, co to jest za absurd. Oppo Watch miał 2 osobny procesor do oszczędzania energii, bo Google'owi się nie chce. Ten ma 2 osobny ekran, bo Google'owi się nie chce. No ale dobra. Po 2-3 doby mi działał TicWatch na jednym ładowaniu tak normalnie, ale wpadłem też w pewnym momencie na genialny pomysł, żeby go zdejmować jak idę pod prysznic. Czyli codziennie, no żeby nie było. I pod taki prawdziwy prysznic, a nie że tylko puszczam wodę na 5 minut i czytam smartfon na kiblu, żeby się nikt nie czepiał. I jak go tak zdejmowałem i zostawiałem na ładowarce na jakieś 25 minut, to mi się kurczę z niego perpetuum mobile zrobiło, bo się akurat podładowywał od 20 do jakichś 50-60%, czyli idealnie na kolejny dzień pracy. Do pełna potrzebuję 1,5 godzinki, czyli no taki standardzik niby całkiem spoko, ale niestety, i to jest też jedyna rzecz w tym zegarku, która mi się nie podoba i którą faktycznie zrobił producent tego zegarka, a nie Google, ładujemy go przez specjalną ładowarkę z jeszcze bardziej specjalnymi pinami, a nie normalnie, tak jak Pan Bóg przykazał, indukcyjnie. Tak to bym go sobie kładł na ładowareczkę regularnie, jakbym zapomniał zabrać ładowarki na wakacje czy coś, no to bym sobie z łatwością kupił albo nawet pożyczył od kogoś. W każdym razie, no nie musiałbym tak wielce o tym myśleć, bo to niestety nie jest tak, że taką ładowarkę do TicWatcha 3 Pro GPS znajdziemy
znajdziemy w każdym sklepie z ładowarkami do TicWatch. No dobra, to akurat było kiepskie porównanie, ale w każdym razie zdecydowanie bardziej mi się podoba to, co robi Apple w Apple Watchu albo Samsung w Galaxy Watchach, czyli normalne, zwykłe ładowanie Qi, tak jak w smartfonach. Szkoda, że tutaj tego nie ma. A mógłbym wtedy na przykład zareklamować ładowarkę indukcyjną renomowanej firmy Greencell. No a teraz to co ja zrobię. Ale jeszcze jedno, jak nawet zapomnicie tej ładowarki, a pojechaliście na urlop, a nie do pierdla, to się możecie przełączyć w tryb oszczędzania energii i wtedy ten zegarek używa tylko tego śmiesznego ekraniku a la Casio i generalnie no to mało potrafi, ale działa i wciąż mierzy puls i sen śledzi i liczy kroki i tak samo może działać nawet z półtora miesiąca. Fajnie, no akurat na długie wczasy albo krótki areszt. I jeszcze jedną bardzo przyjemną rzecz zrobili z tym TicWatchem, mianowicie to jest pierwszy inteligentny zegarek z nowym proskiem Qualcomma do smartwatchów i muszę przyznać, że rzeczywiście działa znacznie lepiej niż inne inteligentne zegarki tego typu i w ogóle to szczerze mówiąc do tej pory ten Wear OS to zwykle był lotny kurczyjak Inspektor Gadget, znaczy mnóstwo technologii pod spodem, ale nawet jak już coś mu wyszło, to było wiadomo, że to raczej przypadek i łód szczęścia. No a tutaj serio wszystko jest idealnie. No dobra, ale to przypomnijcie mi, po co wam jest taki zegarek z upośledzonym systemem, tylko troszkę odpisowanym przez producenta, żeby ludzie od razu nie widzieli, że jest upośledzony? No, bo w sumie to ma prawie wszystko, co zegarek powinien mieć. Na przykład GPS-a, który szybko łapie pozycję i apkę do treningu z możliwością wysyłania danych do Strawy i Google Fit. Tylko szkoda, że trzeba do niej zakładać osobne konto, bo wydaje mi się, że wszyscy mamy już raczej wystarczająco dużo kont w naszych życiach, a bez niego niestety prawie nie działa. Czy chcesz założyć konto Mobvoi? Nie, proszę, nie. Ale jest fajna. Jest Google Pay do płacenia zbliżeniowo w sklepach, jest zaskakująco dobry głośnik do gadania z asystentem Google'a, dyktowania wiadomości albo nawet rozmów telefonicznych, ma mierzenie tętna dosyć dokładne i nasycenie krwi tlenem, monitorowanie snu i to już chyba mówiłem w jakiejś recenzji, ale jest też aplikacja Ryśka z kranu do mycia rączek. Ale z takim super rozbudowanym zestawem funkcji i jeszcze miliardem tarcz do wyboru, tym bardziej dziwne są tak oczywiste braki jak kurcze upierdliwe wgrywanie własnych plików do pamięci albo brak naprawdę podstawowych aplikacji. Ale muszę przyznać, przed sobą, przed państwem. Polubiłem, kurczę, naprawdę polubiłem i dyktowanie wiadomości, i robienie sobie notatek głosowych z moimi ultragenialnymi pomysłami, i dostęp do Google Keepa z moimi innymi ultragenialnymi pomysłami. Mam nadzieję, że mi się nikt nigdy nie włami, bo tam są naprawdę cenne rzeczy. I obsługę Spotify'a i mnóstwo innych rzeczy. Naprawdę Wear OS ma potencjał. Co więcej, nie tylko ma potencjał, ale też nie ma alternatywy, bo niestety, ale nie wyobrażam sobie, żeby Google jakoś specjalnie chętnie oddało dostęp do swojego asystenta producentom innych systemów operacyjnych. Sorry. Ale jest też nadzieja, bo podobno Samsung w swoich najbliższych zegarkach zamierza zrezygnować z własnego systemu i wrócić z podkulonym ogonem na łono Wear OS. I ja co prawda bardzo lubię Tizena, czyli ten system Samsunga, no ale jeżeli dzięki temu sprzedaż zegarków z Wear OS wzrośnie z 7 do 12 rocznie, to znowu się nimi ktoś bardziej zainteresuje, no i po prostu będzie lepiej. Z kwestii technicznych jeszcze, no to zegarek jaki jest, każdy widzi. Gdybym ja sprzedawał tylko jeden jak najbardziej uniwersalny zegarek z jak najbardziej uniwersalnym wzorem, to pewnie pomarańczowy motyw na pasku nie byłby moim pierwszym wyborem, ale pasek można zmienić na jakiś inny standardowy, więc super. A koperta troszkę stali nierdzewnej, troszkę plastiku, ogólnie bardzo porządny. Z tym prysznicem, że go zdejmowałem, to też tak bardziej z higieny niż cokolwiek innego, bo wodoszczelny oczywiście jest. No i spoko. Tak więc, jeżeli zależy Wam przede wszystkim na interakcjach międzyludzkich, na zdrowych relacjach człowiek-robot, bo ten asystent Google'a, i na płaceniu zegarkiem i jeszcze macie telefon z Androidem, to nie mogę polecić Wam niczego innego lepszego od TicWatcha 3 Pro. Ale jeżeli szukacie czegoś, co Wam po prostu powie, że macie puls i żyjecie, albo ewentualnie pokaże powiadomienie raz na parę dni, to szukajcie raczej wśród miłoczów od Xiaomi albo wśród zegarków Huawei'a, to nie tylko zapłacicie sporo mniej, ale też będziecie musieli je ładować co 2 tygodnie, a nie co 2 dni. Słuchajcie, wiedziałem, że to się kiedyś stanie, byłem pewny, że to w końcu nastąpi, ale jakoś zawsze sądziłem, że będę wtedy, nie wiem, starszy, bardziej przygotowany, taki dojrzały emocjonalnie, no ale chyba jednak człowiek nigdy nie jest dojrzały, tak więc chciałem powiedzieć, że pożegnanie mi się nie nagrało. W sumie to chciałem tylko dodać, że TicWatch 3 Pro GPS w polskich sklepach tak nie jest za bardzo dostępny. Na stronie producenta kosztuje $300. Polecam, zostawcie subskrypcję, jeżeli Wam się film podobał, bo mam taki mały cel życiowy, żebym został najpopularniejszym pisarskim w Polsce, nawet bardziej popularnym od tego, który napisał o psie, który jeździł koleją i teraz w sumie robię mu bez sensu reklamę darmową. No, to tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.